Witam, witam, siemaneczko. Z tej strony Maxima, to jest pierwszy odcinek z gry bardzo fajnej i w grę, którą grałem przez ostatni tydzień, praktycznie non-stop, nazywającą się One Hour, One Life. I o co w tej grze chodzi? Jesteśmy sobie takim oto ludkiem i próbujemy przeżyć, stworzyć cywilizację. To nie tylko na tym to polega, ponieważ jest jeden haczyk. Musimy przeżyć. To jest gra online oraz jedynie możemy grać właśnie jak teraz. Urodził mi się syn i to jest inny gracz. Gracz, który dorasta, który z nami potem może ewentualnie coś budować, który potem tworzy z nami cywilizację. Znalazłem tu taki mały przyczółek. Widzę, że już zaczęli stawiać tu ściany, lecz chyba wszyscy poumarli, bo nie widzę nikogo naokoło. Chciałbym stworzyć na początku farmę. O, kurde, tylko nie mam za bardzo gdzie. O, pięknie. Potrzebowałbym tylko jeszcze rozsypać ziemię, zdobyć wodę i będziemy mogli być farmerami. Pokażę wam jak. Mam nadzieję, że szybko to zrobię, ponieważ tutaj mam tylko kilka krzaczków, a tam coś jeszcze jest. Widzę, że bardziej zaawansowana farma. Tylko potrzebuję wody, a wodę kolekcjonuje się ze stawu, których tu nie widzę. O, tutaj, o, jest, takie stawiki z kaczkami, ale potrzebuję do tego paucza, czyli takiego pojemnika, który mogę po prostu wodę przechować. Mój synu, zaraz zginiemy przez głód, ale to nic. O, milkweed. Z tego oto tutaj rośliny, z tej rośliny robimy linę. A lina jest potrzebna nam między innymi, nitki liny. Z nitki możemy oczywiście uszyć coś, a z liny, o kurde, sorry. More. Wyszedł od razu. Trzeba być tutaj też martwić się o swoje zdrowie. Ponieważ widzicie, tutaj jest pasek głodu. Jeżeli jesteście takim maluszkiem, to pasek głodu macie bardzo mały. Jeżeli dorastacie, tak jak ja się zespiłem jako dorosły, bo czasami tak się dzieje, co 10. raz na przykład, to wtedy macie pasek głodu już troszkę większy. No kurde, ja tutaj szukam ciągle, chodzę dookoła. O, jest, ale to WET. To nie jest przepalona ta. To nie jest przepalona miska. Ja potrzebuję czegoś, co. Co mogę. O, dobra, tego szukałem. Milkweeda. Ponieważ zauważyłem, że ktoś tutaj zostawił skóry. A ze skór możemy zrobić paucza na wodę, czyli pojemnik. Taki. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie te skóry? Widziałem, takie trzy skóry leżały, nie? Wy też widzieliście przed chwilą. Fuck, pogubiłem się. Mogłem zrobić homemaker, taki patyk, który wyznacza mi kierunek. Serio? Tu leżały skóry. Czy mi się wydaje? Czy może to tu? Fuck, zgubiłem te skóry? Czy może... Nie wiem. Jezu, dobra, zgubiliśmy się pewnie w dżungli. No cóż, co mogę powiedzieć, zaraz umrzemy. Ale postaram się znaleźć te skóry, najwyżej sami zapolujemy. Jak widzicie, już dorósł mój, no to moja córka, i może już sam robić jakieś rzeczy, podnosić. Wychowaliśmy naszego małego brzdąca, możemy go zostawić, niech zadba o siebie. Nie mam już miejsca na kolejnego gościa do wychowania, wybacz. Weźmy sobie koszyk, weźmy trochę więcej jedzenia i poszukajmy tych skór, kurde. Widziałem na początku trzy skóry. Na początku widziałem trzy skóry. Trafiliśmy akurat na małą cywilizację. Dobra, tu jest ten milkweed. Muszę go wziąć ze sobą. I postawię też sobie homemakera. Homemaker to taki patyk, który wskazuje, gdzie jest dom, tylko muszę mieć jeszcze... Do tego muszę go wbić w ziemię, a do tego potrzebuję okrągłego kamienia. O, jest. Dobra. Mam okrągłego kamienia. I sobie zrobimy wskaźnik na chatę. Bum. A ja wiem, gdzie były. Tutaj to była ta druga osada, a my byliśmy po lewej, tam... O! Ło, to dobra, to mamy miski, mamy milkweedy i potrzebuję skór. Widziałem gdzieś tu skóry. Chyba, że już znajdziemy tu... O, mam marchewkę sobie wezmę. Skóry były tutaj... O!
tutaj były skóry, dokładnie, dobra. Zagalopowałem się i... O, weźmy sobie je do bazy, gdzie... Chociaż tamta była lepsza. Tam jest więcej nasion, więcej tego, ale wybacz, stary, nie mamy miejsca, ja zaraz tu sam padnę z głodu. Nie mogę cię wychować, wybacz, wybacz. O, nie! Zebraliśmy, gdy się przejrzało, jeśli już nie urośnie więcej, wybacz. Sorry. Nie mogę go karmić, bo ja sam jestem, kurde, na wymarciu. Muszę zrobić sobie tutaj gdzieś... O, farmę. Zróbmy tu farmę. Mamy... O, pouch. Water pouch. Wody mamy. Spoko. To jednego... jednego poucha znaleźliśmy. Tu ktoś posiał już... karot, czyli... marchewkę. I znajdźmy może więcej fertile soil, czy soil, wybaczcie. To jest żyzna ziemia. A żyzna ziemia jest po to, żeby właśnie w niej uprawiać. Ktoś tu wysuszył nam... To jest fertile? Nie, to jest clay. Nie potrzebujemy clay, czyli nie potrzebujemy... O, jest! Fertile soil, żyzna ziemia to jest fertile soil. O, wysypujemy ziemię, znajdujemy nasiona... marchewki, wysypujemy i potrzebujemy wodę, żeby to nawodnić. Ale potrzebuję szybciej jedzenia, a tu był krzak, tak? Dobra. Oby żaden niedźwiedź mnie nie dopadł. O, pingwin! Hej! Nie mogę nic z tobą zrobić, biedactwo. Tutaj w sumie mogę wziąć stąd! Dobra, wychowajmy jednego. Bo mnie zjecie w komentarzach, czemu dzieci zostawiasz w lesie. Okej. Mamy zresztą łopatę. Ciekawe, czy więcej tu jest rzeczy. Ktoś tu musiał coś zrobić więcej. W sumie zróbmy jedną rzecz. Chcę sobie uszyć coś na tyłek, żeby zakrywać mój szanowny zadek. Do tego potrzebowaliśmy właśnie tego z milkweeda. Zrobiłem z tego nić. A z nici możemy uszyć sobie portki. Chodź tu, synku. Czy tam córeczko, przepraszam. Córeczko. Okej, zjedzmy. Jesteśmy na fulla, spoko. Zróbmy sobie chyba z dwóch futer. Było. Była czapka? Z czterech na pewno jest żakiet taki. O, tak, czapka, dobrze. Z czterech futer i pokrojonego futra jednego jest plecak. Do plecaka może jeszcze dojdziemy, chociaż nie wiem, czy starczy mi czasu. Co tutaj jest? Bo widziałem, że tam łopatę gościu zrobił, ale myślę, że z tego, co tutaj, z tych bloomerków i z tego forża, o, z tego chyba udało mu się to zrobić. Jeszcze do końca nie ogarnąłem, jak się... O, marchewki nam rosną, wspaniale. Do końca nie ogarnąłem, jak się metal... kuje i narzędzia. W sumie znam podstawy, tylko musiałbym to przećwiczyć po prostu. Widziałem to wielokrotnie. O, tu jest fortress. Tak, zajebiaszczo. Zrobimy sobie farmę. Tylko tutaj muszę ogarnąć, gdzie jest dokładnie... O, gdzie jest mój synek? Znaczy córka, Boże, mylę się. Nie! Kurde, umarł sekundę przed tym, jak go chciałem podnieść. Muszę... rozpalić ognisko, ponieważ im jest cieplej postaci, tym mniej głodu traci. Im jest za ciepło, to też głód traci. Idealnie jest, jak jest na tym pasku, na środkowym. Wtedy najmniej głodu traci postać. I jeżeli pasek głodu zejdzie do zera, to giniesz. Pewnie zobaczycie to w tej grze, bo każda postać tutaj, każda, niezależnie od tego, kim jesteście, można grać ją godzinę, ponieważ minuta w tej grze to jest jeden rok dla postaci. Okej. Okay. Kiedyś wam tam pokażę, jak się... jak wygląda społeczeństwo. Potrzebuję więcej fertile soil. Może zrobię ciasto, ogień jeszcze w tym odcinku? Tak na początku? Kurde, gdzie nasza córka pierwsza wybyła? Umarła, czy jak i co? W sumie mogę wziąć z tej tutaj farmy poprzedniej. O, o, o. Zarobiście. Wezmę sobie, pożyczę. Dziadku. Wysypię i zostawię koszyk, żeby troszkę się najeść. Może ta piosenka sobie, zapomniałem, wyciszyć. No nie!
Chodź za mną! Fuck! Jestem kobietą w sile wieku, rodzę. Follow. Chodź. Jak nie będzie podążał, to cóż, zostawimy go w lesie. Dobra. O, patrzcie, mamy pierwsze marchewki. Pięknie wyhodowaliśmy marchewki. Zarąbiście. Nasiona mamy. Aha, chcę powiedzieć, że jeżeli marchewki na bardzo długo się zostawi, to one wtedy przejrzewają i można z nich nasiona brać. I wtedy mamy po prostu automatyczną, odnawialną farmę. Może uda nam się to zrobić jeszcze w tym odcinku. W każdym razie potrzebuję wody. Tym razem nie zrobimy błędu i nie pójdziemy na prawo, tylko na zachód. Dobra, potrzebuję więcej tych water pouchy, a żeby zrobić water poucha muszę polować na króliki, a żeby króliki mieć... to muszę mieć pułapki. A pułapki robi się z liny. Dobrze, że mamy linę. Chyba mamy linę. Zaraz zobaczę tam. Podleję sobie... Ej, gdzie jest moja córka? Córko! A, chodź tu. Nie uciekaj mi, bo umrzesz. Dobra, mamy jedną nitkę, a ja potrzebuję nitkę oraz dwie nitki. Dwie nitki potrzebuję. Tak patrzę sobie tutaj dookoła, co jeszcze mogę znaleźć, co jest tu ciekawego, ale w każdym razie chyba nie ma... Chyba wszystko jest po prostu, wszystko mamy, co potrzebuję. Tutaj jeszcze, o pięknie, fertile soil, to jest doskonałe miejsce, wszystko dookoła jest. Tutaj sobie ktoś wysuszył źródełko, a to niedobrze, bo jeżeli źródełko jest takie wysuszone, to wtedy ono się nie zapełnia, a takie, które są zapełnione, chociaż tam po jednym poziomie, to wtedy one się zapełniają do końca. Tak jak te tutaj, one będą samoodnawialne, dlatego się nie wysusza nigdy źródeł wody, bo to jest samobójstwo. Proste. Nakarmy cię, zjedzmy coś, bo zaraz zginiemy. I to pierwsze wyhodowane przez nas... przez nas marchewki. Wspaniale, jestem zadowolony. Na? Name? O! Okej. Okay. Your name is... Bestie. Bestie. Najlepszy, czy tak wiecie, zdrobnienie. I mamy bestie. To jest takie no pół żeńskie, pół męskie. Takie bezpłciowe. I love. O! Słyszę kogoś. Pomoc. Chodź do mnie, dołącz. Jedzenie mam. Halo. Słyszałem kogoś, pobiegł. O, już moja córka dorosła. Wspaniale. Możesz pracować, a ja mogę zbierać. Dobra. I nasza farma jakoś wygląda, nie? To jest taki początek. Pokazałem wam, jak zrobić początkową farm water. Yes. We need more. Jak to się nazywa? Pouch. We need more pouch. Okej. Zasiejmy marchewkę. I do. Oh my fuck. Jeżeli jest się małym takim człowieczkiem, to można maksymalnie pisać kilka słów. Jeżeli jesteś dorosły, możesz pisać o wiele więcej. Jeżeli jesteś takim malutkim, dopiero narodzonym dzieckiem, możesz pisać tylko jeden znak. To też ciekawy system. Dobra. Rozgadałem się, a my tu mamy wioskę do wykarmienia dzieciaczków. Im więcej dzieci, tym więcej jedzenia trzeba oczywiście zużyć. Tym więcej oni zużywają surowców. Muszę. Pewne jest, że fertile soil zdobyć. Ej, dzieciaczku, nie uciekaj. A, on chyba nie chce być z nami. O, tutaj jest fortress empty? A nie, coś tu jest tej. Nic. Oj, nie! 1/100 sekundy. Fuck. Nasze dzieci giną przeze mnie. Przecież go podnosiłem, on się ruszył i niestety umarł. Au.
biedaczek. Dobra. Wylejmy. Wysypmy sobie fertile soil. Fertile soil. Zasiejmy. Pójdźmy po wodę. I podlejmy to. I bądźmy samowystarczalni. Twórzmy jedzenie. Twórzmy żarcie. Twórzmy cywilizację. No już miałem tyle przygód w tej grze. Naprawdę, ludzie to są wspaniali. Są też griferzy, są kurde takie opeki, które potrafią w jednym życiu po prostu całą cywilizację podstawić od zera. Potrzebuję tych więcej water pouchy. Zaraz pokażę wam, jak się tworzy, tylko potrzebuję kilku składników, których jeszcze chyba nie mam. Dobra, więcej wody. Na kaczkę możemy zapolować, ale to nie mamy łuku, nie mamy strzały. Też by się mogło zrobić. Tutaj w sumie zapełnię ten stawik. On się będzie tutaj regenerował i będziemy mieli bliżej. A sobie możemy pójść po wodę. Tu jeszcze starczy? Tak, jeszcze starczy. Wspaniale. Idziemy zapełnić. O, podlać sobie. Pięknie. Pięknie. Mamy więcej marchewek. Więcej marchewek, więcej dzieci, więcej czasu możemy spędzić na czym innym. Jak ktoś nam pomaga, to możemy więcej czasu spędzić właśnie na przykład na takich rzeczach typu budowa domu. Możemy spędzić czas na łowiectwo, możemy spędzić czas na wędrówki, na poszukiwanie specjalnych jakichś rzeczy. Nie mogę więcej. Bo w patchu przeczytałem, że można coś pakować, ale to chyba do skrzyń więcej rzeczy. Tu jest ciasto. Ciasto też jest ciekawe. Kiedyś wam je przedstawię, może uruchomię piekarnię. Tu nawet może się uda kiedyś to zrobić, żeby... O, widzę, że moja córka ogarnia. Ja zrobię w takim... O, czy to się zapełniło się, widzicie? Haha! Dobrze jest dbać o źródła wody. To i to. Wspaniale. Odłóżmy, w sumie nie, zasiejmy wszystko. Nie mam już nasion. Gdzieś tu leżało jeszcze jedno nasionko. Chyba na górze. Chociaż zostawmy jedno takie, żeby wzrosło i dało nam nasiona. Nie wpieprzajmy wszystkiego, bo bez nasion nie ma marchewek, a bez marchewek nie ma życia. Dobra. Jakby co, może jeszcze znajdziemy dzikie marchewki. Dzikie marchewki rosną tak sobie też normalnie na tym, na ziemi. O, widzę, że tutaj też są fajne stawiki. Wspaniale. Mamy tutaj doskonałą lokację. Milkweedy. Wspaniale, tego potrzebowałem. Jednego chociaż. Spoko. Coś tutaj znajdę. Dobra, koszyk. Wezmę ten koszyk do bazy. Może jeszcze naładuję do niego jagódek. O, królików musimy nałapać. Ja robię teraz pułapkę na króliki. Właśnie, to chciałem zrobić. I mam chyba wszystkie potrzebne składniki do tej... Aha, ja tutaj sobie dałem dom, czyli do tej drugiej bazy. A moja jest na... zachodzie. Spoko, muszę pamiętać, że trochę na zachód jest moja osada. I potrzebuję tak, jeszcze jednego milkweeda. Czy ja mogę rozwalić? Nie mogę rozwalić igły i nitki. Fuck, niedobrze. Nie to. Ty to zjedz, to wywal. To weź do ręki i tu będziemy składować. Potrzebuję jeszcze jednego milkweeda. Co to jest? Kapki. Milkweed. Chyba został tam w bazie jeden milkweed. Chcę zrobić pułapkę, dzięki której będę mógł... O, jest, dobra. Miałem rację, że jest milkweed. Połączmy, zróbmy linę i zróbmy pułapkę na króliki. Potem z królika będziemy mogli zrobić więcej rzeczy. Pokażę wam, co możemy zrobić z królika. Okej, mamy linę. Teraz to... potrzebujemy ostry kamień i na taki klikać trzy razy muszę, na taki badyl prosty i to po połączeniu z tym daje nam pułapkę na króliki. Wspaniale, możemy tam złapać króliki. Tu były, nie? O ile dobrze pamiętam, to nad nami. O, pięknie. Zostawiamy pułapkę, czekamy chwilę i profit. Potrzebuję jedzenia. Potrzebuję jagódek. Nie chcę żreć marchewek, bo i tak mamy ich mało. Tutaj było więcej jagódek, o ile pamiętam. O, dobra. Milkweedów potrzebujemy jeszcze też więcej, żeby więcej pułapek zrobić. O, wezmę sobie seedy do marchewek.
A tutaj widzę, o, widzę, złapał się zajączek. I zaraz go, nim się zajmiemy. A tutaj posieję. Posieję, spoko. We need seeds. We eat for it. Yes. I make pouch. More pouch. Row seeds. Yes. Few. Tutaj jest, dobra. Widzę Rosie. Widzę, że to jest początkujący gracz, skoro nie zna takich podstaw. O, potrzebujemy więcej rzeczy. Nie mogę też, kurde, się wypierdzielić przez niego, bo widzę, że wpieprzył wszystkie marchewki i mało mi zostawił. Wezmę już tutaj zajączka, zostawię na ziemi, zostawię drugą kopkę. Tu mamy jedzenkę. Jedzenkę, pięknie jedzenkę. Jedzonkiem sobie tutaj. Dobra, weźmiemy sobie te dwa martwe zające i zaraz się nimi zajmę. Mam, widzę, tam wszystko, co potrzebujemy do uszycia więcej pouchy. Hejka, mały giniusz. Dobra. O, robiście ty. One muszą paść, żeby można je zebrać. Dobra, wspaniale. I jeszcze tu był jeden, chyba, nie? Czy mi się wydawało? Króliczki, zajączki do mnie. Chyba nie było. Tylko te dwa były? No niedobrze, no. Dobra, w każdym razie mamy już materiałów na dwa pouchy. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Bo dwie skóry, każda skóra to jest jeden pouch. A, dobra, to tak, króliczki, zajączki. Potrzebujemy takiego flint shipa, czyli takiego bardzo ostrego kamienka do obierania. Patrzcie, obrałem królika, jest skóra i jest mięso, jedzenie. Potrzebuję jedzenia. Marchewki tam rosną. No nie! Aha, poszedł sobie. Chcesz ze mną być czy nie? No. You name is Kingi. Kingi. Nie, dobra, nie wiem. Napisałem byle co. You name is Kingi. No. Nie chcesz takiego? Ja, biedna. Jesteś Kingi, koniec. Matki się słuchaj. A, flinch chimp. Potrzebuję do tego. Aj. Gy. Aj, gy. Dobra. Coś pisze. Big Civil. Ruere. Okej. Okej. Wait. Kurde, dobra, myślałem tutaj, jak zapieprzyć wszystko, żeby było. Go. Muszę dziecko mieć ze sobą. Nie zostawię ci, Kingi. Chodź. Idziemy, obym nie zmarł po drodze z głodu. Riblik Civil jest. No, rzeczy. Mamy to. Mamy to, panowie. Sweet. A, to masz, jak chciałeś. Nie będę ci zabierał. Jedzenia? Jest jedzenia. Pięknie. Zarobiliście. Mamy żarcia. Mamy wszystkiego pod dostatkiem, widzę. Ja pierdolę. Szczęście sprzyja lodożercom. Ej, pilnuj swojego dzieciaczka. Potrzebujemy dużo ludzi do takiej cywilizacji. Proszę. Możemy ubierać. Właśnie, ja mam buty. Buty już. Lol. Co? A, zbierzmy milkwidy. Dawno nikogo tu nie było, bo widzę, że milkwidy nie zebrane. Pik. Zaraz powiesz mi, co chcesz. Kurde, trafiliśmy na niezłą cywilizację.
co? Wow, ale narzędzi. Narzędzia to są bardzo ważne. Okej, okay, milkweedy. Jak mają takie... seeds, okej. Dobra. Nieskończenie wiele potrzebuje tego. Można z tego brać nieskończenie wiele właśnie seedów, czyli nasionek milkweedów, a one się potem przydają do zasadzenia na nowo ich. Wspaniale. Co jest? Jestem za stary, żeby karmić piersią już. Nie. Czemu mi nie powiedziałeś? Aha, ty nie możesz tego powiedzieć, bo... Fail. Po jakimś czasie już, jak jestem kobitką, to nie mogę karmić piersią, bo wiecie, no wiek, nie? I moja wina, że mój synek niestety wziął kimę. Wziął kimę. Tak się to teraz nazywa, nie? A to jest skóra muflona, czyli takiego fajnego... Jezu, ile to butów. Takiego fajnego... Okej, okay, ej. Trzymaj. Moje dziecię. Proszę. To dla ciebie. Tak. Masz taką pelerynkę fajną. Byś nam się przydał plecak, a do plecaka potrzebuję 4 skór. Fuck. Dobra, kiedy indziej wam pokażę. Teraz chcę zrobić ciasto. Pokażę, chyba zdąży mi czas. Starczy mi czasu, żeby pokazać, jak się robi takie ciasto. O, pyszne, piękne ciasto z królika. Można robić ciasto z królika, z marchewki i z tych jagódek, albo z połączenia któryś z tych. Im więcej połączonych jest tych jagódek i tak dalej, tym ciasto daje więcej jedzenia, jeżeli je się zje. I dobra, żeby mieć ciasto, to trzeba znaleźć wheat, czyli wheat, czyli zboże. Wsadzić je do miski, kamieniem napierdzielać, potem dodać wody i tworzy się dough, czyli ciasto. Ciasto potem wykładamy na taki talerz, który jest wypalony. I z tego powstaje ropey crust, czyli dół ciasta. Żeby mieć górę ciasta, musimy mieć oczywiście miskę. Oczywiście wsadzamy do miski jakiegoś królika, marchewkę, czy coś tam innego chcemy z tego zrobić ciasto. I musimy to przemielić. A żeby to przemielić, potrzebuje... Ej, dziecko, nie umieraj. Muszę go nakarmić. Nie... Szybko. Jest. Nie możemy karmić piersią, ale możemy karmić rękoma. Say if you hungry. Or come to me. Dobra, muszę go zaprowadzić tutaj, bo jest tu więcej jedzenia. Będę go pilnował. Dobra, będę robił ciasto. Potrzebuję w takim razie... O, jest! Flint chimpa, tak? Chyba tak. Albo... Chyba flint chimpa, zaraz sprawdzę, bo jak weźmiemy... Sharp stone'a, nie minch... Potrzebuję nie flint chimpa, tylko... Sharp stone'a... A ja tutaj kilka rzeczy robię naraz, więc trochę się zacinam, więc sorki. Ale tu milkweedów! Oni są genialni! Fuck! Zarobiste. A ja mogę... Muflona, nie. Muflon jest troszkę zimniejszy niż... Dobra, potrzebuję... O, jest, dobra. Food. Trzymaj. Matka cię zostawiła, to ja muszę się tobą zająć. Dobra. Chodź. Your name is ludzkie. Nice. Twoja nazwa to Luki. Dobra, przemielmy królika. Spoko, mamy zmielonego królika. Ludzk. Luki. Jedz. Rośnij zdrowo. Dobra. Mamy przemielonego królika i tego królika dajemy na ciasto. Dobra. I co z tym ciastem robimy? To jest raw pie, czyli nieugrzane ciasto. Chcesz jagódkę pewnie? Dobra. Mamy ugrzane ciasto.
Znaczy, to jest ugrzane, a to nie ugrzane. Żeby zrobić ugrzane ciasto, upieczone, przepraszam, musicie rozgrzać takie coś, oto oven, czyli piekarnik, i dopiero w nim upiec ciasto. Żeby to zrobić, trzeba zrobić ogień, a to chyba w tym odcinku już nie zdołam. Po prostu wychowam Loki. Ty, kurde, wyrodna matko. That's your sister. Sister? Sister? Możliwe. Mama. O! Now you ready. Now you ready. THX. Nie ma za co, moja adoptowana. Jestem staruszką już dla niej. Ale cóż, wychowaliśmy bez piersi naszą córeczkę, może wnuczkę. Dobra. To dajmy pięknie. Ty to rób ciasta. Ja się zajmę może teraz marchewkami. A nie, tutaj widzę, że nasza córeczka to robi. Gdzie? Ktoś umarł. O ty. Wyrodna matka umarła. W sumie cieszyć się, czy nie? Miała plecak chyba, czy to nie była ona? Trzymaj, Lucky, przyda ci się bardziej. Lucky się przyda to bardziej. Przydałby mi się plecak, kurde. Dobra, milkweedy troszkę pozbierajmy. Oczywiście zawsze trzeba je zbierać, zawsze z nich tworzyć nici choćby, bo jest mniej miejsca zajmują, bo milkweedy to jest podstawa według mnie jak na razie, bo z nich można tworzyć ubrania, a im więcej ma się ubrań na sobie, tym mniej jedzenia się traci i to jest właśnie ekonomiczne. Patrzcie, jedno ciasto, carrot pie. Z karot, rabbit karot, połączenie karota i rabita, czyli marchewki i króliczka. Połączmy może. Marchewkę dostawiamy i króliczka potrzebuje, chyba że już nie ma. Są ugotowane króliki, ale o, pięknie, wody w cholerę, jest cysterna pełna wody. Nie mamy już króliczka. Przydałoby się więcej królików nałapać. Zróbmy troszkę pułapek. W końcu mamy troszkę lin. Chyba że tam była już. Mi się zdawało, czy... Okej, mamy więcej nici. Tutaj chyba były pułapki. Co to jest? Tak, to są pułapki. Trzy pułapki. Wspaniale. Nie... Odłożyłem to? A nie, to nić. Pułapka i nić. To jedna pułapka. Co? Niedobrze. Ja już się starzeję, kurde, zaraz umrę, ale zostawiłem w spadku cywilizację, więc nie jest tak źle. Tutaj zostawię, wspaniale. Pamiętajcie, żeby milkweedy zbierać, jak ma sobie te takie żółte, o, takie nasionka. I dopiero wtedy zbierać, bo to potem odrasta. Jeżeli zbierzecie w innym momencie, to niestety wam się to już na zawsze... Nie, na zawsze stracicie to. Warto to zbierać, bo to jest podstawa, naprawdę. Milkweedy to jest najlepsza rzecz w tej grze. Ja zawsze zaczynam od właśnie szukania milkweedów albo od farmy milkweedów. Potrzebuję zrobić homemaker, bo na razie mój wskazuje na tamto miejsce. Żeby to zrobić, potrzebuję wyciąć jakiegoś stary homemaker. Może tennik, czy jest? Dobra, weźmy to i zaznaczmy sobie. Okej, okay. Jest, mamy homemaker, który wskazuje na tą pozycję. Dokładnie, wspaniale. Milkweed oczywiście. To trzeba bardzo szybko myśleć, bardzo szybko robić, bo wiecie, to naprawdę się starzeje. Już naprawdę, już mam coraz mniej paska głodu. Potrzebuję królików. Zając, nie wiem, króliko zając. Może więcej pułapek znajdę gdzieś tutaj przy domku, prawie niedokończonym. Kiedyś wam pokażę, jak się buduje domek. Widzę, że mamy tutaj firewoodów dużo. O! W sumie... Aha, pokażę wam się grzebie ludzi. Jak się grzebie? Bierzesz koszyk i bierzesz kości i wywalasz jak najdalej od posady. To jest taki cmentarz. Się tworzą wtedy dzikie cmentarze. dobra. Ja się tutaj rozwodzę, a ja potrzebuję znaleźć resp królików. Ale wody, ja pierdolę, to jest świetne miejsce.
dobrze, że... Widzicie, czemu warto mieć córki i synów i wychowywać? Bo pokazują ci miejsca, gdzie warto się osiedlić, gdzie warto kombinować. Fuck. Nie ma żadnych królików naokoło. Wybiliśmy wszystkie. Trzeba będzie coś znaleźć, a ja muszę zjeść ciasto. Jakbyśmy mieli plecak, to moglibyśmy zabrać więcej jedzenia ze sobą i moglibyśmy na przykład podróżować dalej. I dlatego jest właśnie, od tego jest właśnie plecak. A ja potrzebuję znaleźć zająco króliki. Wody mamy tutaj od cholery. Na pewno z głodu nie umrzemy. Zresztą tam ta osada jest pewnie zrobiona na więcej niż na trzy osoby. O, i to jest karotka, czyli marchewka, dzika marchewka. Jak znajdziecie taką roślinę, to zerwijcie, zasadźcie i z tego wyrośnie marchewka. I potem już wiecie, co się robi, bo potem się tą marchewkę zrasta, potem się hoduje, jecie to i jest super. O, tam... Dobra. Trzeba to podlać. Dobra. O, i z marchewek wyrasta takie coś, z tego można zrywać nasiona. To jest seeding carrot, się nazywa. Wyręczymy cię, moja córeczko. Moje dziecko drogie. Podlejmy to więcej. Dobra. Stąd też zabierzmy. Przydajmy się na coś. Jak ja nie lubię tutaj ludzi, którzy nie rozumieją, na czym gra polega i tylko niszczą zabawę, niszczą cywilizację. Przychodzą, coś kurde, zabiorą, wyniosą, stracą. Nie. Lepiej, żebyście się zapytali, co macie robić w wiosce, jak byście mieli tą grę ogarniać. Mam dla was złą wiadomość. Większość moich widzów niestety jest na to uczona, a ta gra nie jest darmowa. Kosztuje 80 zł. Niestety. Ale myślę, że jest warta swojej ceny. Naprawdę ciekawy koncept, ciekawy pomysł. Chylę czoła dla twórcy. Tak, tak. Dobra. Weźmy z cysterny wodę. Więcej. Dobra. W cysternie chyba można maksymalnie 7 takich pojemników umieścić na wodę. Znaczy takich wlać. No, podlałem wszystko. Wspaniale. Wspaniale. Okej. Okay. O, twój syn. Gratuluję. Son. Gatluję syna, nie? Dobra, ja sobie wezmę tu jeszcze water poacha, chociaż wiem, zrobię troszkę więcej o linek. Chcę zrobić jak najwięcej przed śmiercią po prostu, bo już się naprawdę starzeję. Wiem, napełnię cysternę. Trzeba coś robić, żeby kurde było do przodu. Nie można stać, nie można się gapić, nie można się zamulić. Trzeba robić, trzeba działać. Dobra, mamy. W sumie pokażę wam zaraz, jak się robi jeszcze koszyki. Takie, do których można pakować wszystko. To jest sprawa banalna. Potrzebuję tylko, sharpstone też się robi, ale one najczęściej leżą gdzieś, kurde, porozrzucane po obozowiskach albo w ogóle po całej planszy. Dobra, ścina się takie ricy, czyli bazie. Kładzie się na ziemię i łączy dwa ze sobą. Bum, zrobiliście koszyk. Bum. I mamy koszyk swój własny zrobiony. Można robić jeszcze skrzynię, można robić... Kurde, to jest ponad 10 tysięcy różnych rodzajów craftingu. Kumacie? O, ktoś przyniósł zajączki. Wspaniale, czyli ja tutaj... Domestic... Upsa. Jak są domestic busze, to znaczy, że są zasadzone przez któryś z nas. I żeby one potem... żeby potem one mogły rodzić owoce, trzeba je podlewać. Czy to jest tak? Tu jest, dobra. Co ja robię? Dobra. Wlejmy wszystko. O, jest taki efekt. To znak, że cysterna jest zapełniona. Nie można nic więcej tam dolać. Przynieśmy wody. Kurde, tyle wody jest. Wspaniale. Okej. Mamy. Jej.
Okej, więcej wody. Tu są tylko kaczki. Zaczyna grać smutna piosenka, muzyka. To znak, że już wkrótce niestety nadejdzie nasz czas. Ale myślę, że dobrze go przeżyłem. Ta cywilizacja była wymarła, a ja tu przyniosłem świeżość, przyniosłem ludzi, przyniosłem po prostu zbawienie dla nich. To, kto, tak sobie pomyślałem, że ktoś tutaj sadzi te milkweedy. Kurde, znów zebraliśmy w ciulowym momencie, w ostatniej, kurde, klatce. I ktoś to robił, ktoś to wszystko postawił, ktoś to zasadził, a my przyszliśmy i to uratowaliśmy. Dobra. Może uda mi się zrobić skrzynkę. Może uda mi się zrobić skrzynkę. Potrzebuję tych narzędzi do zrobienia desek. I deski w połączeniu z twardą liną, czyli z taką powiązaną z dwoma nitkami, wychodzi. Ej, proszę. Proszę. Zrobiłem skrzynkę. Do skrzynki wchodzą 4 koszyki. I jest więcej miejsca. Na jednej takiej kratce, jak widzicie, może być jeden item. I ewentualnie my. I dlatego to tak ważne, żeby oszczędzać miejsce, bo im więcej oszczędzamy miejsca, tym możemy więcej rzeczy zrobić. Może uda nam się jeszcze jedną skrzynkę czasnąć. Potrzebujemy loga. Potrzebujemy loga. Log, proszę, siekierę mogłem wziąć, chyba to była. Dobra, może uda mi się jeszcze przed śmiercią wziąć siekierę. Siekiera. O, jest, dobra, szybko. Wytnijmy coś. Cholera, spieszę się, bo naprawdę te drzewa warto wycinać, bo z nich chyba jeszcze na razie nic nie można robić. Dobra, oddajmy siekierę na miejsce i zróbmy kolejną skrzynkę, dzięki czemu zaoszczędzimy więcej miejsca. Dobra, wąż, padel, potrzebuję jeszcze jednej liny. Mamy, dobra, wspaniale, mamy linkę. Dobra. Patrzcie, jak mi głód szybko, kurde, spada. Ty. Muszę mieć te marchewki. W sumie to jest już wózek. Można z skrzynki zrobić wózek. Dobra. Ogarniam. Muszę to oddać. Tu. Wspaniale. Okej. Okay. Zapełnimy ten wózek do końca. Tą marchewkę weźmy ze sobą. Potrzebuję teraz tego loga, co ścięłem. Okej, okay, mam loga. Szybko. O, staruszka odchodzi zaraz. Spoko. Mamy deski. Spoko. Dajmy tutaj. Zróbmy tu skrzynkę. Jej. Kid. My team is running. Take this. Jesteś nadzieją tej wioski, przyszłością. Życzę ci dobrego następnego życia. Thanks you. Take care. Dobra. I to wszystko z naszego życia. Proszę. Umarliśmy. To wszystko. Wow. I co, podoba wam się? Napiszcie w komentarzach. Żyłem 58 lat, czyli 58 minut, ale zespiłem się jako dorosły, więc chyba tak z 10 minut mogę odjąć, czyli 45. Kurde, ale dużo, długi odcinek wyszedł. Naprawdę, jasna cholera. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że będę tak nagrywał. Chyba że chcecie przycinki, to wtedy napiszcie. No i to by było na tyle. Jak się wam spodoba, będzie więcej odcinków.
więc spadam. Trzymajcie się, na razie, cześć!